ale nie ma co ukrywać, takim najbardziej gorącym wydarzeniem, w którym twoje nazwisko pojawiło się magicznie, jest hasło Wiedźmin. I wiesz, że 90% Polaków modli się, Boże, nie żebyś ty zagrał, Boże, niech go wytną. Niech go wytną, niech nawet w napisach nie będzie. Jak ty trafiłeś do Wiedźmina? Czy ty jesteś naprawdę człowiekiem Netflixa już? Taka jest specjalna subskrypcja, musisz tam zobaczyć. What are you talking about me? Taka subskrypcja, musisz zasubskrybować Netflixa i wtedy masz, grasz też u nich. Ale możesz mi powiedzieć, jak trafiłeś do serialu Wiedźmin? Nie, dobra. Casting był normalny. No i co? No i co? No i co? Dobrze. No casting był, do mnie no, nie dotarli. Najpierw dostajesz tekst. Po angielsku? Po angielsku, tak. My name is Wiedźmin. Yes. This is my wife, Wiedźminowa. Exactly. All right. No i przygotowałem go, zrobiłem. Pierwszy casting był na inną rolę i byłem za stary do niej, więc nie udało mi się. Puść, miałeś grać dzieciaka? No jak ty jesteś za stary? 24 lata. Tak, no ale tam są, wiesz, no różne postacie. A kogo miałeś grać? Nie mogę ci powiedzieć. A, bo to, ale ty grasz tego Laszlo. Ser Laszlo, tak. Laszlo. No i później był drugi casting, który udało mi... I tak naprawdę wydało mi się, że nie udało mi się. Mhm. Wydawało mi się, że mi się nie udało. Dobra, nieważne. Wydawało ci się, że ci nie wyszło? Tak. A wyszło? I później jechałem po miesiącu pociągiem z Krakowa do Warszawy i nagle dostałem SMS-a, że się udało. Jaki był SMS? Jakiej treści? We would like to offer you the part of Ser Laszlo, coś takiego. A ty mówisz tak, excuse me, co tu pisał do mnie? Co tu pan napisał, bo nie wiem. Nie, ja... Jaka była twoja reakcja? Postawiłem wszystkim piwo w warcie. Co ty mówisz? No i ludzie się pytali, a dlaczego? O co ci chodzi? Ja mówię, kurde, nie mogę ci powiedzieć.